I startujemy z kolejną Odyseją Wyborczą. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. 23 kwietnia, godzina 10:10, wtorek. Zaczynamy. No już teraz nie musimy się krygować, nie musimy się trochę tak czaić, że jakieś inne kampanie, inne wybory przed nami. Nie, teraz już wchodzimy z otwartą przyłbicą i w pełnym galopie w wybory do Europarlamentu 9 czerwca. Rozstrzygną się być może losy Europy, albo wszystko zostanie po staremu. Oczywiście wszystko w rękach wyborców, aczkolwiek jak doświadczenie uczy o rewolucję, czy nawet jak istotną zmianę w tak dużym okręcie, jakim jest Unia Europejska, bardzo trudno i kolejne wybory europejskie żadnych rewolucyjnych zmian nie przynosiły. Kurs był utrzymywany, może z delikatną korektą. I od tego tematu dzisiaj taką trochę szeroką rozmowę Państwu zaproponuję, żeby opisać, jak wygląda ten początek właściwej kampanii do Europarlamentu w Polsce. Naszym gościem profesor Ryszard Legutko, filozof, wykładowca akademicki i poseł do Europarlamentu, Europejska Frakcja Konserwatystów i Reformatorów. Panie profesorze, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Państwo nas słyszą i słuchają dzięki naszym patronom na patronite.pl / Radio Wnet. Udało nam się przekroczyć liczbę 3000 patronów, co bardzo cieszy, ale oczywiście jest jeszcze wiele wolnych miejsc, wiele wolnych potrzeb i mocy, aby opisać nie tylko polską, ale i europejską politykę. Tak więc dziękując panu Sławkowi, panu Michałowi, panu Mirosławowi, panu Piotrowi i jednemu anonimowemu patronowi zachęcam, żeby budować Radio Wnet i myśląc o naszej ojczyźnie, ale także myśląc trochę o ładzie medialnym w Unii Europejskiej, bo tam wydaje się może być jeszcze gorzej. Panie profesorze, zacznę może od wydarzeń z zeszłego tygodnia, konferencji polityczno-naukowej, której był pan i uczestnikiem, i świadkiem. Powiedzmy raz jeszcze, na czym ta konferencja polegała i gdzie był problem, gdzie się okazało, że osoby o konserwatywnych poglądach czy wrażliwości, dlaczego nie mogli się spokojnie w Brukseli spotkać i porozmawiać. Tak, to była konferencja, kolejna konferencja w całej serii konferencji, za którym stoi ruch zwany narodowym konserwatyzmem. To jest ruch zapoczątkowany przez izraelsko-amerykańskiego autora Jorama Hauzaniego, którego książka niedawno ukazała się po polsku. Zresztą dodam z moją przedmową, ale ruch obejmuje wiele krajów Europy, ale Ameryki, tych uczestników jest coraz więcej. No, z grubsza ten ruch zmierza do tego, aby ograniczyć wpływ międzynarodowych instytucji, które są coraz bardziej oddalone od wyborców, od społeczeństw. To jest ruch, który ma na celu wzmocnienie demokracji, funkcjonującej demokracji. I to tak bardzo rozwścieczyło liberalne czy lewicowe władze Brukseli? Oczywiście, właśnie to. No, po pierwsze nazwa, prawda, narodowy konserwatyzm, a po drugie no, cała ta tendencja tworzenia instytucji ponadnarodowych to jest koncepcja lewicowa. To jest w rękach lewicy. Oni chcą narzucić swój monopol władzy, monopol informacji całej reszcie. No widzimy to w Unii Europejskiej, prawda, która jest taką instytucją no, par excellence monopolistyczną. No i to się potwornie nie podoba, że są tacy dysydenci, którzy tego nie chcą. No, nastawienie do konserwatyzmu, do ruchów konserwatywnych w Unii, w ogóle w całym świecie zachodnim jest takie, że trzeba ich otoczyć kordonem sanitarnym i zmusić do milczenia, zmarginalizować. Wobec czego naturalna skłonność jest taka, żeby im odebrać wszelką możliwość
głoszenia swoich poglądów. Notabene chciałem powiedzieć, że wczoraj w Parlamencie Europejskim była próba podniesienia tej kwestii, właśnie tego zamachu na ową konferencję brukselską zeszłego tygodnia z intencją, żeby Parlament Europejski się wypowiedział w tej sprawie. Oczywiście krytycznie to upadło. To znaczy ogólnie większość rządząca parlamentem była zachwycona tym, że próbowano nam zamknąć usta. No to jest też stanowisko Parlamentu Europejskiego. Zamknąć usta wszystkim, którzy mają inne zdanie. Europarlament, który zjechał się do Strasburga na swoją ostatnią sesję. Jednym z elementów tej sesji będzie świętowanie 20. rocznicy wielkiego, jak na Unię Europejską, rozszerzenia wspólnoty na Europę Środkową. Jak to święto będzie wyglądać? 20 lat obecności między innymi Polski w Unii Europejskiej. Jest co świętować, czy jest się nad czym martwić i zastanawiać? Jest się nad czym bardziej martwić niż świętować. Znaczy mój pogląd w tej sprawie, ja temu dałem wyraz zresztą w swoim wystąpieniu w czasie tej konferencji, mianowicie w 2004 roku do Unii Europejskiej weszło kilkanaście krajów, wyraźnie słabszych i spoza tego zachodnioeuropejskiego klubu, co sprawiło, że elita polityczna Unii Europejskiej nagle się wzmocniła. Komisja Europejska mogła zacząć wydawać rozkazy państwom członkowskim. Wcześniej to nie było możliwe, bo Komisja Europejska nie bardzo mogła cokolwiek kazać Francji, Niemcom, Holandii. Natomiast jak się pojawiła Słowacja, Polska, Węgry, Cypr, kraje, które wchodziły do Unii z takim przekazem, my jesteśmy z prowincji, my jesteśmy słabsi, my chcemy się od was uczyć, my jesteśmy takimi uczniami czy radnikami, proszę weźcie w swoje ręce przywództwo i powiedzcie nam, jak to być dobrym Europejczykiem. No to oni powiedzieli, okej, w porządku, no to macie nas słuchać. I od 2004 roku Komisja Europejska, Parlament Europejski zaczęły się niezwykle szarogęsić. Znaczy doszło do takiego uzasadnienia agresji tych instytucji wobec krajów słabszych, a zwłaszcza takich krajów, które mają u władzy partie polityczne, które ogólnie w Unii się nie podobają. Więc według mnie ten proces nie został zauważony, ale w wyniku tego rozszerzenia mamy wyraźnie podział na tych, którzy mogą więcej, którym wolno więcej, i na tych, którzy mogą mniej. Panie profesorze, patrzę teraz na Unię Europejską i wydaje się, że wspólnota dostała pewnej zadyszki. I Zielony Ład, protesty rolników, ale także usilne próby, cały czas nieudane, głębokiej reformy centralizującej wspólnotę. To jest tak, że ten projekt, ta maszyna unijna, ten rower, który miał jechać tylko do przodu, bo inaczej się wywróci, stanął właśnie w miejscu i jest w takim punkcie być może przełomu. W jakim punkcie w tej chwili przy okazji wyborów do Europarlamentu znalazła się Unia Europejska? Czy to nie jest nic nowego, to ta zadyszka, o której pan redaktor mówi, ona się objawiła znacznie wcześniej. No mieliśmy przecież gigantyczny kryzys finansowy, kryzys euro. No i co się stało? Nic się nie stało. Więcej tego samego, to znaczy więcej władzy dla Unii. Euro to jest zły pomysł, jedna waluta to jest zły pomysł? Zły pomysł. Czy to zmieniono? Nie zmieniono. Mieliśmy kryzys migracyjny, który zresztą mamy. Mieliśmy rozmaite inne kryzysy. Teraz ten Zielony Ład. Ale no, Unia charakteryzuje się tym, że nie ustępuje, nie rezygnuje ze swoich pomysłów, nawet ich nie modyfikuje, no głównie dlatego, że tam jest monopol. Nie ma wymiany grup rządzących. To ciągle rządzą ci sami. To kiedyś podobno w krajach Ameryki Łacińskiej były takie właśnie takie przykłady, że
partie rządziły po kilka dziesięcioleci. Więc my jesteśmy, my, czyli Unia Europejska, jest mi przykładem właśnie tego samego, że ta sama grupa polityczna rządzi od dziesięcioleci. No to nic dziwnego, że popada w sklerozę, niedowład i jak ten zdemęciały starzec, prawda, krzyczy na wszystkich, którzy cokolwiek chcą dla niej zrobić i jej pomóc. A z drugiej strony, jak się popatrzy na dokumenty, trochę już tutaj na pograniczu, może nie teorii spiskowych, ale na pograniczu już takiej tajemnej wiedzy politycznej, manifest z Ventotene, grupa Spinellego, takie ciała i takie dokumenty i takie myśli, które były od początku Unii Europejskiej, jakby spojrzeć w długiej perspektywie, no to tak jakby tam była logika i pewna, nawet powiem, żelazna konsekwencja w działaniu. No tak, no, troszkę modyfikując ten obraz, to trzeba powiedzieć, że u początków integracji to były również inne siły. To nie byli tylko ci komuniści czy socjaliści, byli też chrześcijańscy demokraci, chrześcijanie, prawda, katolicy, bardzo pobożni zresztą. No tylko, że ten ruch chrześcijańskiej demokracji utracił siły. Doszło w Europie w 1968 roku do rewolucji obyczajowej, która zmieniła bardzo strukturę polityczną Europy Zachodniej. Znaczy, do władzy doszła lewica, do władzy niemal niepodzielnej, ponieważ prawica skapitulowała. Jeżeli pan patrzy na to, jak rządzi prawica, w Szwecji rządzi prawica, której efektem, no właśnie ostatnio, obniżenie progu wieku tych ludzi, którzy mogą poddać się operacjom zmiany płci. To prawica. Małżeństwa homoseksualne w Anglii to konserwatyści. Konserwatyści doprowadzili, rządzący Anglii doprowadzili do jeszcze większego kryzysu migracyjnego. Prawda? I tak dalej, i tak dalej. No, ta prawica traci swoją tożsamość, wycofuje się z prawicowej polityki. W związku z tym lewica ma coraz większą siłę i dlatego nagle te rzeczy nam się zaczynają układać jakoś tak logicznie, prawda? Że już widzimy te manifesty komunistów z początku integracji, nagle czytamy jako no niemal deklarację współczesnej europejskiej elity. Panie profesorze, o tym punkcie przełomu powiedziałem, bo wydaje się, i od tej konferencji rozpocząłem, bo wydaje się, że europejska prawica jest w trakcie, a może na końcu przeformowywania się. Stare partie chadeckie w zasadzie znalazły się w centrum, jak patrząc na naszą scenę polityczną, znalazły się na lewo od centrum. W przypadku Platformy Obywatelskiej to widać już bardzo wyraźnie, a powstają nowe formacje, nowe siły, może nie tak bardzo w Polsce, no ale Włochy, Hiszpania, Francja też poniekąd, bo przecież nazwa partii jest nowa i formuła jest odświeżona. Na ile te wybory są szansą dla tej nowej prawicy, która wypiera chrześcijańskich demokratów? Myślę, że dość bezpiecznie można przewidywać, że prawica osiągnie lepszy wynik niż do tej pory. Natomiast czy wystarczy to, aby zmienić strukturę władzy w Unii Europejskiej? Co do tego nie jestem przekonany i mam wątpliwości. Ciągle jeszcze ta prawica nie jest na tyle silna i powiedziałbym na tyle śmiała, zwłaszcza po tej zachodniej stronie Europy, żeby starać się złamać monopol i no, pójść, by tak rzec, ostro do przodu. Zresztą też mamy kłopoty po stronie samej prawicy, to znaczy prawica jest, niełatwo jest ułożyć taką wspólną platformę dla wszystkich partii prawicowych. Stosunki między tymi partiami często są dość napięte, więc tworzenie na przykład jednej grupy... Daleko nie szukać między PiS-em a AfD. No, punktów wspólnych pewnie parę by się znalazło, ale punktów rozłącznych jest znacznie więcej, one są znacznie większej wagi.
Oczywiście, no Węgrzy i Rumunii. No to jest mieszanka no bardzo trudna do zhomogenizowania, chociaż zarówno ta partia rumuńska AUR ma bardzo dobre tam wyniki sondażowe i no Fidesz oczywiście. Obie partie by się przydały w jednej grupie, ale w tej chwili to jest bardzo trudne. Lega i bracia włoscy, prawda? Salvini i Meloni. No też, mimo że są w jednym rządzie, to też no, widać więcej kłopotów niż możliwości umieszczenia ich w jednej grupie i tak dalej, i tak dalej. Czyli co, prawica pozostanie w dwóch, może i w trzech grupach rozproszona, a Europarlament... Według tego, co można teraz w miarę bezpiecznie twierdzić, będą dwie grupy współpracujące ze sobą, co niestety nie jest tym samym, co jedna grupa, no bo jedna duża grupa to się wiąże z możliwością obsadzania stanowisk itd. itd. Ale no, jest jakaś zmiana w kierunku właśnie zdrowego rozsądku i w kierunku prawicy, co i ona jest na tyle duża, że wprawia w stan histerii i paniki tę lewą stronę, która się przyzwyczaiła do kompletnej bezkarności. Jak się patrzy na sondaże takie sumaryczne dla całej Unii Europejskiej ze wszystkich krajów członkowskich, to rzeczywiście najwięcej tracą socjaliści, liberałowie i przede wszystkim zieloni. Zielony Ład oznacza regres, silny kryzys partii zielonych w Unii Europejskiej. Okazało się, że ekologizm jest jednak za drogi i zbyt dewastujący gospodarkę, żeby Europa poszła drogą zieloną. I tak i nie. To znaczy obiektywnie oczywiście tak jest, jak pan redaktor mówi. Natomiast pamiętajmy, że ta ideologia zielona to jest ta część tożsamości tych wszystkich partii. One tak nie mogą zupełnie bez konsekwencji powiedzieć, nie, Zielony Ład to była porażka i trzeba się z tego wycofać. Bo kiedyś pan profesor, tylko przerwę, powiedział, że to jest jedno z niewielu rzeczy, które spaja Unię Europejską, spaja tą elitę, to jest właśnie ta, nawet powiedzmy, wiara czy przekonanie, silne przekonanie w agendę zieloną. Tak jest. To jest jedna z tych rzeczy właśnie. System centralistyczny, ideologia tej zielonej energii, aborcja, prawa homoseksualistów i parę jeszcze innych rzeczy. I to jest to, co tworzy współczesnego Europejczyka kochającego i identyfikującego się z Unią Europejską. Bardzo to smutny i przygnębiający obraz, ale tak jest. A z drugiej strony, jak się popatrzy na protesty rolników i Zielony Ład w rolnictwie, no to doszło do cofnięcia się, które rzadko wydarza się w Unii Europejskiej. Na powrót otworzono dokumenty ramowe, zaczęto je zmieniać, tak jakby ta rzeczywistość zaczęła wpływać na kręgi decyzyjne w Brukseli. No, być może wpłynie, choć zalecałbym tutaj ostrożność. To są ludzie tak zdogmatyzowani. I jednak te siły ekologiczne są dość spore. Znaczy bardzo łatwo jest pozbawić legitymacji politycznej partie, które posunął się za daleko w tym swoim sceptycyzmie. Jeszcze trochę opiszmy nasz rząd i naszą politykę. Jak się czyta europejską prasę fachową, polityczną, to tam często wybija się obraz Donalda Tuska jako niemalże drugiego pisowca. Czy to w kwestii zmian ustrojowych w Unii Europejskiej, czy to w kwestii migracji. Ostatnio w tej ostatniej kwestii Politico napisało, że rząd lewicowo-liberalny niczym nie różni się od Prawa i Sprawiedliwości. Tak jest? To są takie dyrdymały, które mają przydać niezależności, aspekty niezależności polskiemu rządowi. Każdy tutaj wie, z kimkolwiek się rozmawia, że polski rząd to jest taki, który zrobi wszystko. No, to nie jest żadna tajemnica, czy się rozmawia z socjalistą, czy z komunistą, czy z zielonym, czy z liberałem. Wiadomo, że tu rząd polski fikać nie będzie. No, to jest
też. A że tam sobie tu czasami coś powie, czy tam zatwituje, no to no dobrze, to pozwólmy mu się tak bawić. Uwiarygodnić się. To już na koniec tej opowieści o Europie, panie profesorze. Jaka jest stawka tych wyborów? Bo jeżeli i tak kartel lewicowo-socjalistyczno, trochę komunizująco chadecki utrzyma swoją władzę, to jest po co się starać, jest po co prężyć muskuły w tej kampanii? No jest, oczywiście, że jest po co. No, trzeba starać się napędzić stracha, mówiąc dość kolokwialnie. Tej rządzącej grupie, temu monopolowi, który rządzi Europą. Trzeba im napędzić stracha, bo oni się zbyt długo czuli zbyt pewni i zbyt bezkarni. Nawet jeżeli to nie będzie jeszcze wystarczająco, aby jakąś mieć mniejszość blokującą, no to trzeba pokazać, że zmiany się dokonują w Europie i długo i ta władza trwać nie będzie. Jeżeli to się uda zrobić, to bardzo dobrze. Panie profesorze, naszym gościem profesor Ryszard Legutko, europoseł, filozof. Na koniec odejdźmy od tematu europejskiego. 23 kwietnia to na antenie Radia Wnet dzień Szekspira. Nie jest tajemnicą, że pan profesor i język, i kulturę angielską zna dość dobrze, a jednak perłą w koronie tej kultury cały czas pozostaje Szekspir. Szekspir, który jest także ostatnio modny w naukach politologicznych, że jednak to osobiste, psychologiczne podejście do polityki, analiza jednostki, jej zachowań, jej motywacji, także siły jej woli jest kluczowe nie tylko w dramacie, ale także w realnej polityce. No, Szekspir dużo widział, a jego obraz i natury ludzkiej i życia politycznego, przecież wiele jego dramatów jest politycznych. Bardzo wiele widział, więcej niż jego współcześni. No, to jest jeden z moich autorów ulubionych. Grałem nawet kiedyś amatorsko jedną z postaci, ważnych postaci w Wieczorze Trzech Króli. Znam w oryginale oczywiście kilka monologów. Ciągle czytam Szekspira. Ostatnio ukazały się kilka dramatów w nowym przekładzie Antoniego Libery, bardzo ciekawe, więc autor, do którego trzeba wracać. Najlepiej go oczywiście czytać w oryginale, choć nie jest to angielszczyzna łatwa, ale można się trochę pomęczyć. Angielszczyzna się zmienia może nawet bardziej niż polszczyzna. I to polszczyzna XVI-wieczna, XV-wieczna, no XVI jest w miarę do przyjęcia. Rzeczywiście jak ktoś, przynajmniej ja próbowałem czytać Szekspira, to proste, to nie było, bo język jest jednak zupełnie, ale jest jednak wyraźnie inny. Panie profesorze, ulubiona postać z dramatów Szekspira? Może ten, ta, którą grałem, do której się przyzwyczaiłem, właśnie Błazen Feste z Wieczoru Trzech Króli, czyli ten mędrzec, który udaje Wesołka. Postać, zresztą to jest pewien typ dobrze znany w kulturze. Zachodniej. Co pasuje do i do profesora pewnie, i do Europarlamentu, bo tutaj też nie wiem, czy da się wszystkie mądre rzeczy powiedzieć w sposób, który nie miałby w tej przebiegłości w sobie. No tak, błaznów tu jest dużo, mądrości mało, ale można, jak się dobrze szuka, to można i też znaleźć. Profesor Ryszard Legutko, filozof, poseł do Europarlamentu, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie profesorze. Dziękuję bardzo, dziękuję, do widzenia. Połączenie prosto ze Strasburga w ostatni dzień, w ostatnie posiedzenie, bo ono jeszcze potrwa 2 dni, ale ostatnie posiedzenie aktualnej kadencji Europarlamentu. 9 czerwca idziemy do urn wyborczych wybierać nową kadencję Europarlamentu. Godzina 10:34. Teraz na antenie Radia Wnet zagra Joy Division.